Chciałem wszystkich bardzo serdecznie przywitać na konferencji, która będzie dotyczyła psychoterapii jako miejsca spotkania. I bardzo jako organizatorzy się cieszymy z licznego Państwa przybycia. Okazja bowiem jest przednia, ponieważ Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii obchodzi swoje dziesięciolecie. No, ta konferencja ma dla mnie dwa aspekty. Pierwszy to jest aspekt takiej uroczystości, naszego świętowania naszego dziesięciolecia. I tutaj chciałbym podkreślić niezwykłą siłę, determinację doktora Kamińskiego do utworzenia tego instytutu i tą inspirację i siłę, którą zaraża nas na co dzień w naszej pracy. Oraz oczywiście współpracowników, często młody personel, który w instytucie się odnalazł i pogłębiał swoje możliwości, kwalifikacje zawodowe. I dzisiaj możemy to pokazać poprzez wystąpienia znamienitych wykładowców. Wspólnie cieszyć się tym, że trwamy 10 lat, mam nadzieję, będziemy trwali dalej w jeszcze lepszej formie. Dziękując za zaproszenie, powiem tylko jedno. Im człowiek więcej wie w zakresie seksualności człowieka, tym lepiej jest w stanie mu pomóc. A to jest naczelna zasada wszystkich psychoterapeutów. Dobrze i skutecznie działać, najpierw opierając się na wiedzy, a nie na ideologii. Każda konferencja, która stoi na tym stanowisku, to będzie konferencja, w której wezmę udział, którą poprę i chętnie się do niej włączę. Inicjatywa, temat psychoterapii jako miejsca spotkania to jest temat, który prawdopodobnie jest bliski bardzo wielu ludziom, profesjonalistom, pacjentom, wszystkim tym, którzy doświadczają różnorodnych trudności psychicznych, ale też ludziom, którzy chcąc się rozwijać, widzą wartość w spotkaniu i w psychoterapii, w pomocy psychologicznej, rozumiejąc ją jako formę rozwoju, również osobistego. Ale też w wielu przypadkach chodzi o to, że wiele ludzi potrzebuje wsparcia psychologicznego, potrzebuje po to, żeby poradzić sobie z różnymi trudnościami psychologicznymi, dowiedzieć się, w jaki sposób sobie z nimi radzić, a też jak radzić sobie w kryzysie, niekoniecznie tylko w sytuacjach, w których doświadczają różnych zaburzeń psychicznych. To myślę, że bardzo dobra inicjatywa dla psychologów, nie tylko dla psychologów, dla ludzi, którzy mogli tutaj przyjść, nie identyfikując się, czy są pacjentami, czy są psychologami, czy są po prostu osobami, które chciały posłuchać o psychoterapii. Ja myślę, że tego rodzaju konferencje jak ta są świetną okazją do takiego spotkania ludzi nauki, terapeutów, z ludźmi, którzy się tym zawodowo nie zajmują, bo tak naprawdę w tym spotkaniu terapeutycznym uczestniczą różne strony i to też chodzi, żeby każda z tych stron miała wiedzę o tej drugiej, także tego rodzaju inicjatywy są niezwykle cenne i one są w duchu tego, o czym też było moje wystąpienie, czyli takiej interdyscyplinarności i psychospołecznego podejścia w terapii dzieci, a też odwoływania się do ludzi, którzy stają czasem po drugiej stronie tego procesu terapeutycznego. W moim przypadku to są dzieci, także stąd też wplecenie w moje wystąpienie informacji od nich i takiego ich spostrzegania, bo myślę, że to jest niezwykle cenne dla wszystkich, którzy pracują i terapeutycznie, i niosą pomoc czy psychologiczną, czy medyczną każdemu człowiekowi w zakresie zdrowia psychicznego. W związku z dziesięcioleciem Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapeutycznego mieliśmy konferencję
psychoterapia jako miejsce spotkania. I myślę, że tak, przede wszystkim ta konferencja pokazała różnorodność psychoterapii poprzez różne kierunki, nurty psychoterapeutyczne, poprzez różne sposoby pracy, także praktyczne pracy z pacjentem, z klientem, w zależności od psychoterapii, nurtu różnie o tym mówimy. A z drugiej strony też myślę, że gdy chodzi o uczestników, okazało się, że konferencja miała dużą popularność. Wielu ludzi, zarówno profesjonalistów, a więc psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, ludzi pracujących z ludźmi, pedagogów, a także uczestniczyło w tej konferencji, a także dużo tych, którzy sami korzystają czasami z pomocy, te problemy są dla nich jakoś ważne, uczestniczyło tutaj dzisiaj. Myślę, że około 800 osób się tutaj przewinęło podczas całej konferencji, więc jest to bardzo dużo ludzi. I jako wydarzenie takie dotyczące psychoterapii, chyba jedno z ważniejszych w trakcie różnych wydarzeń w Szczecinie.